przyszło mi teraz wziąć na ten czas odpowiedzialność za to dzieło, jakim jest Seminarium Duchowne po księdzu Wojciechu i spróbować je podtrzymać przy życiu w tym trudnym momencie. Ja chcę powiedzieć o dobru, które wydarzyło się w seminarium w związku ze śmiercią księdza Wojciecha. To brzmi może dziwnie, ale sam fakt jego odejścia tak nagły wyzwolił bardzo głębokie i piękne rzeczy, które każdy z nas tam będących posiada. Mówię o nas wychowawcach, mówię o klerykach, młodych ludziach, którzy się przygotowują do kapłaństwa, o pracujących tam, wykładających profesorach. Wiele razy spotkaliśmy się na modlitwie, spontanicznie. Spotkaliśmy się też razem, mam jakąś taką poczucie bycia, potrzebę bycia razem. Nagle każdy wydobywa z serca najpiękniejsze doświadczenia, jakie ma z księdzem Wojciechem. I z tego obrazu, który wspólnie malujemy w tych dniach, szukając pociechy, powstaje obraz, który nas samych zaskakuje. Mnie osobiście. Że aż tyle dobra, jak ksiądz biskup powiedział, że aż tak oddane kapłaństwo, że aż tak wielki przyjaciel, że aż tak poświęcony tym młodym ludziom, którzy do kapłaństwa się szykują. I to mówią oni. I przepiękna jest ta spontaniczność, przepiękna jest ta rodzinność, wspólnotowość młodych ludzi, którzy dziękują Bogu za takiego wychowawcę, którego mieli. Że aż tak mu na nich zależało. A to wszystko, co jako kapłan czynił, jak ksiądz biskup mówił, pozostaje dla nich, mówią to i tak przeżywają, wielką inspiracją, żeby iść dalej, żeby się nie poddać, żeby go zastąpić, że warto być księdzem i to takim księdzem. I o tym dobru, które się dzieje w pośród tej tragedii, warto nie zapomnieć. Ja dodam jeszcze tylko sam, że do wczoraj byłem jego podwładnym. Mówiąc po ludzku i potocznie, miałem go nad sobą i to dosłownie, bo mieszkał nade mną, więc był moim sąsiadem, którego słyszałem, a najczęściej go słyszałem o 15, jak włączał radio i nie przepuścił dnia, żeby nie odmówić koronki do Bożego Miłosierdzia, w czym zawstydzał mnie i dalej będzie. W tej księdze pamiątkowej, kondolencyjnej, którą wyłożyliśmy, wpisałem słowa, które pierwsze przyszły mi na myśl i nie z Biblii, ale ze starożytnego przysłowia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie będę o nim pamiętał jako o przełożonym, ale jako przyjacielu ze względu na dobro i jego pomoc, której wielokrotnie doświadczyłem właśnie w biedzie. I tak jak napisałem w tej księdze, powierzam go przyjacielowi, którego też się poznaje w biedzie, to jest właśnie Panu Bogu, bo i on, i my potrzebujemy teraz takiego przyjaciela w tej trudnej sytuacji. Co do samych obrzędów pogrzebu, no przede wszystkim liturgia Kościoła chce pomóc każdemu być blisko tej osoby, która odeszła. Więc te trzy główne miejsca, w których obrzędy pogrzebu będą sprawowane, dają możliwość wszystkim, którzy byli blisko niego, żeby przy jego ciele się zgromadzić i pomodlić za niego. To jest koszalińska katedra, dlatego że Koszalin był miejscem jego działania jako wikariusza najpierw w parafii świętego Kazimierza, jako katechety w szkole muzycznej, potem jako duszpasterza akademickiego na Politechnice Koszalińskiej, a potem tutaj przez czas rektorowania w seminarium był związany z wieloma ludźmi. Trudno było przejść z nim po ulicy, żeby go ktoś nie poznał, nie pozdrowił, nie porozmawiał. Dlatego Koszalin i msza święta, którą chcemy tutaj ofiarować. Potem chcemy jako wspólnota seminaryjna go przejąć trochę dla nas i po mszy świętej tutaj, msza święta o godzinie 19:00, po niej jeszcze ciało chwilę zostanie tutaj, żeby można się było pomodlić, ale o 21:30 zabieramy księdza Wojtka do nas, do domu, tam go przywitamy w drzwiach i będziemy całą noc czuwać na modlitwie w kaplicy, wszyscy klerycy, wychowawcy, do rana, gdzie pojutrzni o godzinie 8:00 wyprawimy go do miastka i tam o godzinie 11:00, to jest trzecie miejsce w jego rodzinnej parafii, skąd wyrósł, gdzie był ministrantem, gdzie go jeszcze wielu zna i gdzie mieszka jego rodzina i mama. Tam będzie odprawiona msza święta pogrzebowa, a po niej przejdziemy na cmentarz, aby go pochować. Może ksiądz jeszcze powiedzieć dokładnie, kiedy to będzie z datami? Więc konkretnie czwartek 16
stycznia, Koszalin, katedra, godzina 19, msza święta żałobna i chwila modlitwy z ciałem w katedrze. Tego samego wieczoru o godzinie 22 ksiądz Wojtek, jego ciało przyjedzie do seminarium i my przez noc czuwamy, a w piątek 17 stycznia o godzinie 8 przejeżdża od nas do Miastka i tam o 11 w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych rozpocznie się msza pogrzebowa, a po niej przejście na cmentarz miejski i tam pochówek. Jeszcze gdy chodzi o obrzędy same, to warto chyba wspomnieć przy tej okazji, że nasza katolicka liturgia, tak jak powiedziałem na początku, pięknie pomaga nam wyrazić nie tylko nasze uczucia, ale także naszą wiarę w życie wieczne i że, tak jak ksiądz biskup wczoraj mówił w homilii, gromadzimy się przy ołtarzu, bo nie mamy lepszego miejsca, żeby przekroczyć ten nasz ból i szukać nadziei, więc ksiądz Wojtek jako kapłan, to jest taka różnica, gdy chodzi o pogrzeby osób świeckich, zostaje przede wszystkim inaczej ubrany. Jego ciało jest ubrane po kapłańsku, tego nie będzie może widać w każdej chwili, ale przygotowaliśmy oprócz ubrań, tak jak każdemu, także kapłańskie szaty, albę, stułę i fioletowy ornat, czyli te szaty, które nosił do mszy świętej. Fioletowy, bo jest to kolor, w jakim wyrażamy z jednej strony nasz ból, dlatego ten fiolet trochę ciemny, ale też naszą nadzieję na światło zmartwychwstania, dlatego ten fiolet jest kolorem poranka i to światło, tę ciemność jednak przełamuje, więc chcemy, żeby takim jego ciało zostało tutaj pochowane. Na trumnie zobaczycie Państwo symbole, które z kapłańskim życiem i posługiwaniem są związane, kielich i patena do sprawowania mszy świętej, stułę, będzie to jego stuła rocznikowa, tak to nazywamy, każdy ksiądz w naszej diecezji, w większości kończąc seminarium, otrzymuje taką stułę, która jest taka sama dla księży wyświęconych w danym roku, więc ta jego, którą używał, w której był widywany, będzie leżała na trumnie i też jest symbolem jego kapłaństwa. Będzie też księga mszał służący do mszy świętej, więc wszystko to, co kojarzy się z istotą jego bycia człowiekiem i księdzem, a więc z mszą świętą. Inaczej niż świeccy, kapłan będzie usytuowany twarzą nie ku ołtarzowi, ale twarzą do ludzi. Jest w liturgii Kościoła zasadą, że umieszcza się ciała zmarłych w kościele na liturgię w takiej pozycji, w jakiej uczestniczyli we mszy świętej za życia. Więc jeśli ktoś był wiernym i stał twarzą do ołtarza, tak jest umieszczany. Jeśli był kapłanem i stał twarzą do ludzi, to w przeciwnym kierunku. Także taki jest sens tego szczegółu, który jednak wiele mówi. Będzie przede wszystkim Eucharystia, bo to jest najcenniejsza modlitwa, którą możemy ofiarować, ale będzie wiele modlitw też towarzyszących i modlitwa różańcowa i liturgia godzin. Wszystko to, co możemy ofiarować teraz za księdza Wojtka.